Wartość tego projektu wynosi ponad 1 400 000 zł. Realizacja po raz pierwszy jakiegokolwiek projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowana w partnerstwie. Partnerami są wspomniane i wymienione już wcześniej podmioty, a więc Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Zawsze nam rewitalizacja to kojarzyła się z rewitalizacją gruntów, tam innych rzeczy, prawda, panie prezydencie? Tak? A tu jest rewitalizacja społeczna. Mówię, to jest takie też pojęcie, no, nie nowe, bo spotykamy je nie pierwszy raz, ale jak gdyby powrót do tego życia, prawda? Także na przykład zakładamy takie warsztaty, bo podzieloną mamy tu rolę, również z komitetem, który będzie w innej dziedzinie szkolił, my załóżmy w tym, na przykład dla matek takie warsztaty wizerunku, czyli fryzury, kosmetyka, zachowania, sesje zdjęciowe, żeby podnieść po prostu te osoby, żeby podnieść wiarę tych osób w siebie. Bo wiemy, że z jakich, tu pani dyrektor powiedziała, z jakich rodzin mogą się te osoby wywodzić. Poza tym dla rodziców warsztaty z prowadzenia takiej domowej przedsiębiorczości zakładamy. Warsztaty filcowania, warsztaty tworzenia biżuterii. O tym wizerunku już mówiłam, porady dietetyka, na przykład w tym wizerunku zewnętrznym również porady dietetyka. Teraz jeżeli chodzi o młodzież, młodzież również z tych kręgów chcemy przeszkolić w zakresie właśnie warsztaty komputerowe, ale z bezpieczeństwa w sieci. No i to podnoszenie zwłaszcza kompetencji, że jednak pracownicy również będą mieli tą wartość dodaną, okazję skorzystać z tego, która przyniesie efekty również w dalszej pracy zawodowej, nie tylko w tym projekcie. My się głównie zajmujemy takimi sprawami, można powiedzieć, pedagogiczno-psychologicznymi. Oczywiście naszym zadaniem jest też zarządzanie projektem w ramach tych zadań, które my realizujemy. I tak jak już tutaj moje przedmówczynie wspomniały, część zadań robimy wspólnie, czyli trzej partnerzy, ale też są takie, które jakby robimy indywidualnie. I z takich ciekawych tutaj może zadań, które mamy do realizacji, to jest grupa wsparcia dla rodziców. My mamy takie doświadczenia w tym zakresie, jeśli chodzi o te sprawy, ponieważ no właśnie mamy, już od lat prowadzimy schroniska różne, gdzie się znajdują kobiety z dziećmi. Są to kobiety, które często samotnie wychowują dzieci albo wychowują dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych i po prostu potrzebują takiego wsparcia właśnie w zakresie wychowania i funkcjonowania w takiej rodzinie. Za nami wspólnie stoją pewne doświadczenia, bo takim zwornikiem tego wszystkiego jest Ośrodek Pomocy Społecznej, kierowany przez panią dyrektor Kalinowską. A jak są wspólne doświadczenia, to nic dziwnego, że ogłaszając taki konkurs, zgłaszają się jako partnerzy, przede wszystkim ci, którzy widzą cel wspólny i za nimi stoi potencjał doświadczenia przede wszystkim. To są partnerzy z doświadczeniem.